Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 10 lat. Dzisiaj nietypowy temat, ani nie wirusowy, ani nie biznesowy. Lody. Podzielę się z Wami moją pasją dotyczącą lodów. Jestem w moim osiedlowym supermarkecie i Wam pokażę, jakimi lodami się pasjonuję, jakie są ceny tych lodów. To jest nowy brand japońskiej firmy, robią lody, serowce, truskawkowe i mango. Są prześwietne, tylko jest jeden problem. Mają po 600 kalorii i nie są drogie, muszę przyznać, bo kosztują około 3 dolarów. Ostatnio się pojawiły. O, i warto jeszcze zaznaczyć, składają się, robione są z prawdziwego mleka, z importowanego niemieckiego mleka. Także nie zobaczycie w tych lodach ani tłuszczu kokosowego, ani oleju kokosowego, ani oleju palmowego. Następnym lodem, albo marką lodów, które dzieci bardzo lubią, są koreańskiej firmy Lotte. Są te lody właśnie takie. One są bardzo leciutkie, one są miksowane z pianką i z bezą i mają bardzo atrakcyjny kolor. Dlatego dzieci je bardzo często kupują. Przeważającymi smakami lodów w Chinach są lody o smaku mlecznym, z tego tytułu, że mleko wciąż w mentalności Chińczyków ma wartość towaru luksusowego. Te lody są po 5,5 juana, to jest niecały dolar. Tak samo po 5,5 juana są Vienetta. Ja bardzo osobiście lubię Vienetta, to jest chyba produkt, nie wiem czy to jest Procter & Gamble, czy to jest ten drugi potwór mleczny, który robi lody. Nie są tak popularne z tego tytułu, że one są na rynku dopiero od 2 lat i nie sądzę, że wchodzą w smaki Chińczyków, bo to są mieszane smaki czekoladowo-śmietankowe, o przeważającym smaku śmietankowym. Tej samej firmy są lody Magnum, na pewno są znane w Polsce. Tutaj są dosyć drogie, najtańsza wersja jest 9 juanów, to jest około $1.20, $1.30 do 12 juanów za 2 dolary. Macie o smaku cappuccino, macie o smaku białej czekolady i migdałów, orzechy laskowe, oczywiście ciemna czekolada. Ja osobiście bardzo lubię ciemną czekoladę. No i to jest coś nowego w tym sezonie, zielona herbata. Osobiście bardzo lubię zieloną herbatę, ma taki żywczy smak, ale wartość kaloryczna jest przerażająca. To są małe lody, ale przez to, że są robione na kremie mlecznym, zawierają masę kolorii. Lokalne brandy, które są wytwarzane na licencji, a zapomniałem, to serduszko u Was chyba w Europie się nazywa Algida, ale nie wiem, kto jest właścicielem tego brandu, wyleciało mi z głowy. Truskawkowa wersja tych rogalików. Osobiście nie lubię owocowych. A tutaj jest moja ulubiona, to jest czekoladowa wersja tych rogalików. Kajdło. Kocham dużo. Także opakowanie jest w sam raz dla małych dzieci. Dzieci uwielbiają te lody i one są bardzo tanie tutaj, bo są 3-4 juany, czyli 50 centów. Są o smaku truskawkowym, są o smaku czekoladowo-kakaowym, te są o smaku malinowym. Osobiście te truskawkowe i te malinowe, różnego rodzaju smaki, nie przemawiają do mnie, gdyż mają bardzo, bardzo taki sztuczny, chemiczny smak. Z tej serii tych lodów najbardziej przemawia do mnie ten śmietankowo-czekoladowy i czasami lubię zjeść sobie takiego loda, szczególnie podczas dużych upałów. Jak mówiłem, one nie są drogie i są generalnie zwykle są na ogół dużo dostępne. Dalsza część lodów to jest kopia lodów japońskich, bardzo popularne w Japonii. Ta sama firma. Wszakże brand i styl lodów jest z Japonii, przeniesiony z Japonii. To są lody, takie wafelki o smaku czekoladowo-śmietankowym.
Bardzo popularne w Chinach są lody w kubeczkach, ale w malutkich kubeczkach. Znowu jeszcze raz mamy ten brand. No zaraz popatrzę później na internecie i wpiszę. Zapomniałem już, kto jest dużym, jaki duży koncern za tym stoi. P&G czy Unilever. Być może, że to jest Unilever. Tutaj jest lody o smaku zielonej herbaty. Tutaj brand nazywa się Hey Tea. Hey Tea to jest nowa sieć pralni herbat z mlekiem i różnego rodzaju napojów gorących. Złoty Lew to jest stary brand, to było kiedyś szanghajska firma, znowu chyba Unilever, właśnie ta firma przejęła. Duże koncerny europejskie przejmują wszystkie mniejsze koncerny, wszystkie mniejszych producentów. Tutaj wam pokażę mój ulubiony, robiony na zbożach. Ovaltine brand, o smaku jak gdyby czekoladowym, ale jest to robione na zbożu i smak jest zboża. Oczywiście jako dziecko pamiętam, to był ulubiony napój i muszę przyznać, że te lody mi również bardzo smakują. Ovaltine zawsze mi się kojarzy z dzieciństwem. No mamy następny brand, również to jest kopia, właściwie to nie jest kopia, to jest szanghajska firma, która sprzedaje pod swoją nazwą ten zestaw lodów o smakach mango. Mango jest bardzo popularnym smakiem w Chinach ze względu na to, że rośnie tutaj i to jest, o ile się nie mylę, japońska albo koreańska firma. Muszę przyznać, że Chińczycy mają tylko dwa albo trzy brandy chińskie, które produkują dobre lody. Niestety dzisiaj ich nie widzę. Jeden to się nazywa Biały Królik, a drugi to się nazywa Śnieżynka. No i tutaj znowu również japoński brand sprzedawany, produkowany w Chinach. Ja osobiście lubię rumowy. Popularne są waniliowe, truskawkowe. Jeszcze widziałem czekoladowe, ale nie ma dużego wyboru czekoladowych. Kiedyś, jeszcze 10 lat temu, jak pierwszy raz przyjechałem, lody były rarytasem. W dzisiejszych czasach wszystko się zmienia. No i klientami głównie tego są dzieciaki. No, dzieci mają potężną moc nabywczą, jeśli chodzi o słodycze. Także produkty te są adresowane do dzieci ze względu na cenę, na opakowanie, na atrakcyjność. Także widzicie, wybór lodów jest fantastyczny. Wciąż daleko od wyboru lodów w Japonii czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie potrafi być 30-metrowa sieć półek czy stelaży czy segmentów, na których jest 100 albo 200 różnych rodzajów lodów. Taki krótki filmik o lodach. Mam nadzieję, że go polubicie. Szczególnie dla łasuchów, którzy lubią. Serdecznie was pozdrawiam. Mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 10 lat.